Dzień dobry, przepraszamy bardzo, ale rozmawialiśmy, wspominaliśmy sobie. Ja zanim przedstawię moich panelistów, to chciałam Państwu serdecznie podziękować i Wam tu obecnym i organizatorom Blog Forum Gdańsk, bo dzięki Wam zjadłam śniadanie z tymi tu trzema dżentelmenami. Mieliśmy bardzo ciekawą rozmowę. Wspominaliśmy sobie takie czasy, kiedy po raz pierwszy oglądaliśmy telewizję albo kiedy po raz pierwszy wysłaliśmy SMS-a. Plus miałam dzisiaj okazję poznać fantastyczną kobietę, żonę pana Michała, panią Kasię Lengren, która jest gdzieś tu obecna. Pani Kasiu, pozdrawiam. To ogromna przyjemność, bo to niezwykła postać, która niedługo zacznie pisać bloga, obiecała. Natomiast dlaczego zdecydowaliśmy się przyjść z takim, a nie innym tematem do dość wymagającej, a dla nas nie do końca też i znanej, dobrze znanej publiczności? Z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że to, czym ja się zajmuję od dobrych kilku lat, to jest marka osobista, a marka to jest efekt naszej komunikacji. Druga rzecz jest taka, że komunikacja, z czego często nie zdajemy sobie sprawy, to jest jednak taki nasz taki most i nasze narzędzie do projektowania własnej przyszłości. I to, co dzisiaj napiszemy, zwłaszcza napiszemy, nie tylko komunikujemy, ale to, co dzisiaj napiszemy, taki ślad cyfrowy, który gdzieś zostawimy w formie publikacji, będzie za 2, 3, 5 czy 10 lat wpływało na to, jaką będziemy mieć reputację i opinię u innych ludzi. Trzecia rzecz jest taka, że ja praktycznie 20 lat swojego życia zawodowego oddałam mediom, a oddałam nieprzypadkowo, ponieważ do dziś wierzę i można się z tego śmiać i robić żarty, ja to traktuję nadzwyczaj poważnie, że zawód i rola dziennikarza jest bardzo ważna. Wy oczywiście możecie sobie pomyśleć, okej, a my zaraz przejmiemy te funkcje i będziemy pełnić funkcję dziennikarzy i to być może cudownie. Natomiast w takim razie skupmy się na tym, dlaczego podejmowanie się tej roli i dlaczego zawód dziennikarza jest bardzo odpowiedzialną rolą. Wymaga pewnych konkretnych kompetencji i jest o tyle istotne, że wpływa na decyzje i działania innych ludzi. Dobra, wysokiej jakości komunikacja wpływa na jakość świata wokół nas. Zła, niedobra, hejterska, byle jaka, psuje jakość debaty publicznej i po prostu psuje świat, w którym żyjemy. I o tym chcielibyśmy porozmawiać, a rozmawiać będę z trzema panami, którzy uprawiają dziennikarstwo w sposób, który jest mi bliski. Dlatego zadzwoniłam do nich, a oni w zasadzie natychmiast powiedzieli z radością, tak, nie do końca znamy blogosferę, ale z przyjemnością przyjedziemy i weźmiemy udział w tej debacie. Więc jest z nami pan Michał Broniatowski z Forbesa. Jest z nami Grzegorz Miecugow z TVN24. Witam. Jest z nami pan Filip Nidental ze Squire'a. Dzień dobry. Pierwsze pytanie mam do Grzegorza. Zresztą zrobiłam krótki test, czy dobrze wybrałam. Chciałabym, Grzesiu, zapytać cię, kogo dziś stać na misję? Mówimy o tym, że jednak dziennikarstwo to jest pewna misja. Dlaczego nie można sobie pozwolić na jej brak? Jaka jest twoja misja dziennikarska? Dlaczego w ogóle zdecydowałeś się zostać dziennikarzem? Od końca trochę przypadkiem zostałem dziennikarzem. Dość powiedzieć, że gdy moja nauczycielka języka polskiego w liceum, osoba dla mnie niezwykle ważna, której sam sobie chyba nawet nie zdaję sprawy, ile zawdzięczam, kiedy ona mnie zapytała w trzeciej klasie licealnej, a Grzegorz, a co ty chcesz robić w życiu? Powiedziałem, wiem jedno, pani profesor, nie chcę być dziennikarzem. A potem tak się ułożyło, że zostałem. Pytanie o misję jest trudne, bo trudno zdefiniować słowo misja. Trudno też zdefiniować słowo dziennikarz. W Polsce zwykło się uważać za dziennikarza kogoś, kto nie ma swojego zawodu, a pracuje w mediach. Czyli w moim newsroomie w TVN24 ktoś jest operatorem światła, ktoś operatorem kamery, ktoś realizatorem dźwięku albo wizji. Ktoś opiekuje się komputerami, a ktoś, kto nie ma żadnego zawodu, znaczy, że dziennikarz. Nie do końca tak jest.
to są pracownicy mediów, po angielsku, więc mają takie media worker. Natomiast dziennikarzem wydaje mi się, że jest ktoś, kto potrafi przejść cztery kroki. Zadać sobie pytanie, czy też bez zadawania pytania wiedzieć, co potencjalnego odbiorcę interesuje lub szerzej mówiąc powinno interesować. Długo by mówić, jakie kryteria są, co powinno interesować. Generalnie powiedziałbym, poczucie bezpieczeństwa to jest znaczące. To znaczy, im bardziej dotykamy poczucia bezpieczeństwa, tym bardziej ludzie są zainteresowani. Po drugie, powinien wiedzieć, kogo pytać o to, co interesuje nas wszystkich, potencjalnych nas wszystkich, potencjalnych odbiorców. Po trzecie, szalenie trudny moment, powinien zrozumieć to, co mu się powiedziało. To znaczy, jeżeli zebrał informacje z wielu źródeł, powinien móc to przetworzyć w taki sposób, że powiedział, wiem, o co tu chodzi. Bardzo trudne. Dla przykładu, gdyby mi ktoś dzisiaj powiedział, wytłumacz mi, o co chodzi z tymi uchodźcami, miałbym kłopot. Bo to jest taki typowy przykład, kiedy strasznie trudno jest powiedzieć, to jest czarne, to jest białe. Jest mnóstwo odcieni szarości po drodze. No i etap czwarty, korzystając z tego, w jakiej przestrzeni działa, czy jest reporterem prasowym, czy felietonistą, czy zarządzającym telewizją, to powinien móc to, co zrozumiał, przekazać potencjalnym odbiorcom w formie właśnie artykułu, czy jakiegoś materiału filmowego. No i jeżeli bym miał w tym sensie definiowanego dziennikarstwa powiedzieć, co to jest misja dziennikarza, to byłoby tak patetycznie nazwane tłumaczyć świat, porządkować świat. Ergo zostawiać świat lepszym, niż się go zastało. Ja chciałam powiedzieć, że nie miałam wątpliwości, kogo do panelu zaprosić, jeśli chodzi o dziennikarzy. No, przyglądam się, znamy się już dobrych kilka lat, przyglądam się Grzegorzowi. I to, co zawsze mnie ujmowało w naszej współpracy, to to, że z jednej strony jest to osoba, która ma piękne myśli. Znaczy, uważam, że to jest w ogóle klucz do sukcesu. Jeśli chcemy się dzielić czymś z innymi i coś wyrazić, no to najpierw powinniśmy mieć to przetworzone w sobie. Dwa, on ma ogromną wiedzę, a trzy, jeszcze nigdy nie widziałam go w takiej sytuacji, w której mówiłby albo komunikował coś, żeby zranić kogoś drugiego. To jest osoba, która zawsze okazuje szacunek wszystkim wokół. I to jest też dla mnie, to są dla mnie cechy dobrego dziennikarza. Bardzo dziękuję. Drugie pytanie mam do pana Michała. Dziennikarstwo, to o czym już zresztą powiedział Grzegorz, to taki termin coraz mniej klarowny, choć pamiętam, jak dobrych kilkanaście lat temu w Rzepie opisywaliśmy po raz pierwszy, porządkowaliśmy opisy stanowisk i natychmiast sięgnęliśmy do wiedzy niejakiego Macieja Hoffmana, szefa Izby Wydawców Prasy, żeby nie wymyślać koła od nowa, bo przecież te rzeczy już dawno temu zostały określone. Natomiast ciekawi mnie, jakie dobre praktyki i standardy starej, dobrej szkoły dziennikarskiej są nadal pana zdaniem aktualne. Tak, jakich, nie wiem, 3 do 5 zasad pan oczekuje, wymaga od swoich dziennikarzy? Bardzo niepokoi mnie to, co to jedno maleńkie słowo w tym, co pani powiedziała, nadal. Otóż nie ma czegoś takiego, że coś było kiedyś aktualne, a dzisiaj nie jest aktualne. Sztuka dziennikarstwa, wbrew temu, co powiedział Grzegorz, to jest bardzo poważna, znaczy człowiek, który jest dziennikarzem, musi być po prostu profesjonalistą. To jest bardzo trudny i wymagający zawód. Jak ktoś jest amatorem w tej dziedzinie, to od razu widać. Jak czytam blogera i widzę, że nie jest dziennikarzem, na przykład nie mówi po polsku dobrze, czy też pisze, to jest ostatni raz, kiedy otworzyłem sobie jego stronę. Więc co dziennikarz musi? Dziennikarz, po pierwsze, to już powiedziałem, musi
być mistrzem języka polskiego. Nie mogą mu się zdarzać zdania typu idąc ulicą przyplątał się do mnie pies na przykład. Musi wiedzieć, że użycie słowa przyznał to jest taka sytuacja, w której ktoś został o coś oskarżony i się przyznał do czegoś. Nie może być tak, że ktoś przyznał, że dzisiaj mamy piękną pogodę. To jest nagminnie popełniony błąd, który doprowadza mnie do szału i dlatego o tym wspominam. No, poza znajomością języka polskiego dziennikarz to jest taki człowiek, który musi wiedzieć wszystko o wszystkim, albo przynajmniej się tym interesować. I jeżeli uzna, że to, czym się zainteresował i dowiedział, jest ważne, to może o tym napisać. Tu akurat, myślę, uderzamy zderzamy się z tą kwestią misji. Misja jest wtedy, kiedy wiemy, dla kogo piszemy. Natomiast jak po prostu piszemy dlatego, że chcemy coś zakomunikować, to nie ma misji, tylko po prostu jest zwykłe dziennikarstwo, ulubione dziennikarstwo. Dlatego, że ja myślę, że jak coś mnie interesuje, to znajdzie się trochę ludzi jednak na świecie, których to też zainteresuje i to, co ja chcę wyjaśnić. Bo dziennikarz też nie tylko opisuje, ale nie tylko jest takim zwierciadłem na drodze, ale też musi objaśniać. A następnie musi znać język polski, musi być ciekawy świata i ciekawe opowiadania. A trzecie musi mieć warsztat. Znaczy trzeba wiedzieć, co trzeba zrobić, żeby opowiedzieć historię. Podobnie jak każdy instynktownie wie, jak opowiedzieć swojej babci o nowym narzeczonym młodszej siostry, po kolei wszystkie fakty od najważniejszych do najmniej ważnych, tak samo każda opowieść pisana przez dziennikarza musi mieć pewne zasady, zaczynać się od leadu, rozwijać się kilka cytatów, a następnie background. Nie ma możliwości, żeby to inaczej wyglądało, chyba że ktoś chce zrobić jakieś wielkie trzęsienie ziemi. Więc mi się wydaje, że to są trzy takie podstawowe rzeczy. Ciekawość świata, język i warsztat. A pan, panie Filipie, pan jako naczelny wprowadza nowy tytuł w Polsce. Jeśli szuka pan dziennikarzy, no co decyduje o tym, że ten, a nie inny otrzyma od pana ofertę pracy? Tutaj, tak jak mówił Michał, też rzeczywiście bardzo liczy się język. Mamy oczywiście redaktorów, ale kiedy dziennikarz potrafi pisać po polsku, to bardzo ułatwia nam to życie. Szukamy ludzi, którzy pokażą nam coś, czego nie znaliśmy, o czym nie wiedzieliśmy. Sami mamy pomysły na artykuły, zlecamy, szukamy autorów do tych artykułów, ale zapraszamy naszych dziennikarzy na kolegia, na spotkania i słuchamy, co im chodzi po głowie, co oni mają do zaproponowania, czy co ich ostatnio zainteresowało i w ten sposób razem planujemy numer. A gdybyśmy mieli tak trochę HR-owo zarządczym okiem porozmawiać o takich najważniejszych kompetencjach profesjonalnego dziennikarza. Kompetencje w moim świecie to jest zawsze wiedza, umiejętności i postawy. I chciałabym, żebyśmy chwilę uwagi poświęcili owym postawom, bo to jest taki mocno dziś deficytowy element, którego poszukujemy i który najtrudniej jest rozwijać. Wiedzę łatwo uzupełnić, służy już temu internet. Umiejętności można rozwijać w ramach treningów i szkoleń. Natomiast są pewne postawy, chociażby ta, o której mówiłam, okazywanie szacunku sobie i innym, które odróżniają profesjonalnego dziennikarza od nieprofesjonalisty. Panie Michale. Ja to troszeczkę nie wprost odpowiem. Otóż, ponieważ jestem najstarszy w tym towarzystwie, to troszkę jak takim Matuzalem opowiem historię. Starszy od ciebie jestem. Naprawdę? Tak, tak. No, nie będę mówił, w którym roku się urodziłeś, bo to zdradzi od razu, w jakim ja się urodziłem. Dokładnie 30 lat temu siedziałem z kolegami na 15 piętrze hotelu Heweliusz, tego w tą stronę chyba. To był 3 maja i ja byłem wtedy korespondentem Reutera.
i kilku kolegów z innych agencji obserwowaliśmy z tego 15 piętra demonstrację, która szła spod pomnika, no ten w samym centrum to jest pomnik, czyli zapomniałem, w każdym razie spod katedry, o. Szli i zaczęliśmy się z kolegami zastanawiać, ilu ludzi idzie, zaczęliśmy liczyć, ilu tam wejdzie, tutaj szerokość jezdni, długość tego kawałka. I wtedy sobie pomyślałem, że gdybyśmy się tak umówili w tym pokoiku na 15 piętrze Heweliusza, że nie nadajemy żadnej informacji w tej sprawie, to, ten marsz właściwie się nie odbył. W tym sensie, i wtedy mi przyszło do głowy, ja do dziś to pamiętam, że właśnie ten moment, kiedy sobie pomyślałem, że dziennikarz jest Bogiem. Jak dziennikarz coś zrelacjonuje, to to się stało, a jak nie zrelacjonuje, to to się nie stało. To się wiąże z tym właśnie też, co wcześniej powiedziałem, że dziennikarz ma obowiązek relacjonować to, co się dowiedział, bo był ciekawy czegoś. Ale jak nie powie o tym, to tego nie ma. To wie o tym ciocia, wujek, parę osób w okolicy, ale tak naprawdę świat się nie dowiedział, tego nie ma. To jest ogromna, w związku z tym, odpowiedzialność, bo kiedy mówimy o tym, że coś się stało, więc w jakiś sposób to kreujemy i mamy obowiązek powiedzieć o tym uczciwie, prawdziwie, bez takiego przykrywania tego wydarzenia swoimi własnymi emocjami, bo możemy na przykład czegoś nie lubić i tak dalej. Więc bardzo ważną cechą też dziennikarza, o której zapomniałem wcześniej powiedzieć, to jest obiektywizm. Bo jak dziennikarz nie jest obiektywny w opisie tego, co widzi, to bardzo prędko może stać się kimś, no, pracownikiem na przykład czegoś takiego jak Russia Today lub jakiejś innej gadzinówki. Albo sam nawet produkować taki blog, który ponieważ jest nieobiektywny, jest właśnie czymś niegodnym miana dziennikarstwa. Mogę? To, co mówi Michał, jest... Znaczy, warte kilku dla mnie komentarzy. Najprostszy jest taki, że Hotel Heweliusz jest tam. Ale mogę się mylić. Natomiast to, co powiedziałeś o tym 15 piętrze, mieszkam na 15 piętrze. To jest to, które było wtedy... Tak, wynajęte dla dziennikarzy z zagranicznych. Tak, ponieważ tam były te sieci... Dobry widok. 15, 16, nie. Chodziło o to, że 15, 16 i 17 piętro miały najlepszy system mikrofonowy. W każdym razie to był czas, kiedy można było tak zrobić, to znaczy... Pamiętam, pracowałem w Wiadomościach, że były protesty w latach 90. Ktoś organizował konferencję i jeżeli nie przyjechała kamera, to tak jakby tej konferencji nie było. Prawda, bo jeżeli Wiadomości tego nie pokazały, to tego nie było. To nie wróci. To znaczy ja prowadziłem Wiadomości w latach 90., w roku 95. I miałem takie poczucie, całkowicie uprawnione, że jestem oglądany przez wszystkich. Faktycznie było tak, że nie było jeszcze TVN-u. Był Polsat, ale on się nie zajmował informacjami. W związku z czym monopol na nadawanie informacji miała jedna stacja telewizyjna. Jeszcze w roku, na przełomie wieków, 15 lat temu, jeżeli się patrzyło na takie ciastko telewizyjne, udział poszczególnych stacji telewizyjnych w rynku, to numerem jeden była jedynka TVP1, 26%, numerem dwa dwójka, około 20%, potem Polsat, TVN, TVP3, mniejsze stacje mające około 2% i na końcu było takie ciasteczko pod tytułem i inne. To były telewizje, które miały poniżej 1%. 1% się odmienia, czy już można chyba już. W każdym razie to były malutkie stacje telewizyjne, takie jak Eurosport, Cartoon Network czy tego typu. Jeżeli popatrzymy po 15 latach, co się stało, to jest to dowód na to, co się dzieje. Tak naprawdę zaraz powiem, dlaczego o tym mówię, że dzisiaj ta przegródka i inne to jest prawie 40%.
To świadczy o tym, że żyjemy w świecie rozsypanym. Że taka rzecz, jak mówił Michał, że nie policzymy, nie powiemy, że w demonstracji, w marszu wzięło udział na nasze oko 3,5 tysiąca ludzi. To tego nie będzie. Zawsze ktoś o tym napisze. To jest pewna i zmiana, ale taka rewolucyjna w życiu, zdarzyła się na moich oczach, zdarza się cały czas. Rozsypanie się społeczeństwa, czego zresztą dowodem jesteście państwo, blogerzy. Rozsypanie się społeczeństwa na różne podmioty, na światy, różne światy, w których nie to, że nie, ja na przykład nie uczestniczę, ja często o nich nie wiem. Uczestnik jednego świata, który jest zaprzątnięty dyskusjami o czymś, nie zdaje sobie sprawy z tego, że istnieją jeszcze inne światy, nie zdające sobie sprawy z jego świata. To jest rewolucyjna zmiana, bo w czasach, kiedy ja zaczynałem pracować w dziennikarstwie, to był czas, to był 80. rok, to był czas, który potem był przerwa na stan wojenny, potem było końcówka PRL-u, potem to nowy świat, taki już wolny, co nie znaczy, że mniej odpowiedzialny, nawet chyba bardziej. I nagle doszedłem do czasów, w których ktoś tu powiedział, że trzeba wiedzieć, do kogo się mówi. I coraz bardziej przerażająco wiem, do kogo mówię, bo po prostu coraz mniejsza jest ta grupa, coraz bardziej definiowalna. Gdy mówiłem, czytałem wiadomości w telewizji, w TVP1, nie miałem zielonego pojęcia, do kogo mówię, bo mówiłem do wszystkich. Mówić do wszystkich to jest mówić do nikogo. Dzisiaj się mówi do bardzo precyzyjnych grup społecznych, często takich, ja mówię, do ludzi, których znam. To też jest niepokojące. I na koniec tej mojej wypowiedzi powiem coś dla mnie bardzo trudnego do zrozumienia. Jest taki mój kolega, nazywa się Tomasz Kwaśniewski, jest dziennikarzem Gazety Wyborczej. Podjął 6-7 lat temu próbę zrozumienia, dlaczego jego przyjaciel z ławy szkolnej, z szkoły średniej, czyli nie takich już, bo co innego są przyjaźnie z podstawówki, co innego ze szkoły średniej. Szkoła średnia to już są poważne przyjaźnie. Ten jego przyjaciel stał się zatwardziałym pisowcem, a on wyznawał ideę raczej partii przeciwnej, czyli PO. Podjął trud zrozumienia, co i kiedy pękło między nimi, stworzyło to, że żyją w różnych światach. I wiecie państwo, że mu się nie udało. Wszystko mają wspólnego. Historię, doświadczenia, przyjaźń. I nagle się okazuje, że stało się coś takiego między jego światem, a światem tego jego byłego kumpla, że nie są w stanie się porozumieć. Że nie są w stanie przekroczyć jakiejś magicznej granicy, którą stworzyło to, że się jest w innym świecie, że się słuchało innych argumentów, podzielało się inne wartości na tyle długo, że możliwość porozumienia między tymi dwoma światami była nie do przejścia. To jest coś, czego myślę, obawiam się, ale też co dziwię się, że to nie jest zbadane, czyli że socjologowie różnych krajów nie badają tego, na ile pęknięcie światów, w jakim się znajdujemy dzisiaj, powoduje niemożność zrozumienia się, nawet jeżeli dysponujemy podobnymi narzędziami, czyli przede wszystkim podobnym, a nawet tym samym językiem. Myślę, że to pęknięcie, czy podział na różne światy, będzie determinowało nasz świat, w którym będziemy żyli w następnych latach. Ja wrócę, dziękuję Grzesiu, wrócę do pytania o owe postawy i jestem ciekawa w Państwa redakcji. Po czym Pan odróżnia profesjonalistę od nieprofesjonalisty? Zacznę od tego, że kiedy dostaję maila albo telefon od kogoś z propozycją i z treści tego maila wynika, że osoba ta w życiu nie miała naszego pisma w ręku i nie za bardzo wie, o czym to jest pismo,
proponuje teksty, które właśnie się okazały albo dwa miesiące wcześniej, no to to już jest dla mnie czerwone światło. Tak jak mówiłem, cały czas szukamy czegoś, co nas zaskoczy, co nam otworzy oczy, poszerzy horyzonty. I jeśli znajdzie się ktoś taki, kto ma pomysł na temat, który wydaje się, że już został opisany z każdej perspektywy i ma jakiś autorski na to pomysł, no to zawsze chętnie z taką osobą porozmawiam. Wydaje mi się, że wielu dziennikarzy dzisiaj myli artykuły z felietonami. Piszą teksty o sobie tak naprawdę. Najważniejszym bohaterem tekstu jest autor. Mało kto zadaje sobie trudu, żeby na przykład zadzwonić, zapytać, zbadać samemu. Są to często zbiory opinii i wiadomości z internetu. Takich artykułów raczej nie publikujemy. Ja bym do tego jeszcze... Korzystając z okazji, że nie byłem przy głosie, zacząłem czytać, co tutaj się pokazuje w komentarzach. Bardzo przepraszam, Joanno, że to skomentuję. Bardzo dużo w tych komentarzach niechęci ze strony blogerów do dziennikarzy, że znowu przyjechaliśmy tutaj z wykładem mówić wam jak trzeba. I że ja się przywiązałem do tego, że dziennikarz jest Bogiem. Otóż bloger jest Bogiem dopiero. On nie ma redaktora naczelnego. To po pierwsze. Każdy bloger, który wygłasza swój pogląd, jest osobą całkowicie przekonaną swojej racji i nikt poza czytelnikami nie jest w stanie jej zweryfikować. Natomiast jeśli chodzi o to, że myśmy tutaj przyjechali niby żeby was pouczać i to wam się nie podoba, wam lub tym, którzy oglądają to online, to tak, po pierwsze zaproszono nas tutaj, żebyśmy powiedzieli co, ponieważ mamy więcej lat niż wy, żeby powiedzieć, co uważamy za dziennikarstwo. Po drugie, podział na bloger-dziennikarz jest nonsensem, ponieważ to jest ta sama funkcja, ta sama działalność, tylko inne medium. Ja szczerze mówiąc przyzwyczajony jestem do tego, że na przykład jak coś napiszę, to mi się za to płaci, dostaję honorarium w odróżnieniu od blogerów, którzy po prostu piszą, przynajmniej jak zaczynają, kiedy zaczynają, piszą dla przyjemności lub po to, żeby pokazać, co mają do powiedzenia. Ale to jest zupełnie odrębna sprawa. Najbardziej istotne jest to, jest sam proces pisania, sam proces komunikowania. I wydaje mi się, że tutaj nie ma najmniejszej różnicy. A jeżeli bloger nie spełnia tych warunków, które ja tutaj wymieniłem i które nie są żadnym moim wymysłem, tylko są po prostu no, takim elementarzem, to po prostu się nie nadaje i nie sądzę, żeby człowiek, który nie spełnia tych warunków, mógł zostać słynnym blogerem lub bardzo czytanym blogerem. Rzecz się sprowadza do tego tylko, żeby być ciekawym, żeby to, co się pisze, było ciekawe i czytane. I już. A będzie czytane tylko wtedy, kiedy będzie zbudowane na takich mocnych podstawach profesjonalizmu. A to ładna, prowadzi nas do ładnej klamry, bo ja wynotowałam sobie ciekawość i chciałam do niej wrócić. Wydaje mi się, że ciekawość to jest w ogóle klucz do sukcesu. I z całą pewnością nikt z naszej czwórki nie przyjechał tutaj zbawiać świata, ani mówić, że posiada jakieś jedyne słuszne recepty. Natomiast to, co cechuje rzetelnego, prawdziwego, profesjonalnego dziennikarza, a wydaje mi się również, że rzetelnego, profesjonalnego blogera, to jest ciekawość innych opinii. Każdy z nas doskonale wie to, co wie sam. Sztuka polega na tym, żeby się ciekawić, co wiedzą inni, czego potrzebują, i dawać i komunikować ludziom to, co jest im potrzebne, a nie komunikować się i pisać bloga, czy przynosić artykuły, które mają zaprezentować nas. I to jest ta duża różnica między profesjonalnie, czyli jednak z atencją dla osób, którzy czytają to, co piszemy, a nie profesjonalnie, czyli pisząc samemu dla siebie, w czym nie ma nic złego, żeby było jasne.
No dobrze, to przejdźmy w takim razie do kolejnej rzeczy, która mnie tutaj też zaciekawiła w opowieściach Grzegorza. Ciekawa zresztą była mi w głowie, pojawiło mi się takie pytanie, ilu z was już się wierci, bo na młodsze pokolenie takie długie opowiadanie jest raczej mało znośne. Ilu z was natychmiast przeniosło uwagę gdzie indziej? A wydaje mi się, że nie można, a może i można, ale to jest jednak moja metoda na rozwój. Ja się rozwijam słuchając opowieści innych ludzi. Od lat nastawiam ucha na to, co mówi Grzegorz. On jest chodzącą bazą różnych informacji i wiedzy, której ja nie posiadam. Rok temu przyjechałam na Blog Forum Gdańsk wyłącznie po to, żeby się dowiedzieć, czym jest blogosfera, bo jestem raczej blogującą profesjonalistką niż blogerką i ciekawi mnie, co robić, żeby pisać dobrego bloga, bo tego nie wiem. Natomiast z tej opowieści Grzegorza o kumplu kolegi, ja myślę, że wydaje mi się, że to, co tych dwóch panów podzieliło, to jednak wartości. I że w przypadku jednego świat był życzliwy, a w przypadku drugiego nieżyczliwy. I to też jest ważne, na ile każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, jaki komunikat wysyła w świat. I czy świat, który kreujecie na blogu, jest światem życzliwym i miejscem, w którym ludzie mogą się rozwijać, czy wręcz przeciwnie, raczej powinni się zbroić i uważać, bo wróg czyhał bram. Ja bym wróciła do tych wartości. Uważam, i to jest moje zdanie, możecie się ze mną nie zgodzić, ale uważam, że jakość debaty publicznej w naszym kraju jest dramatycznie niska. Mnie się nie podoba, ja protestuję. Standardy mi się nie podobają i brakuje mi w tym właśnie pewnych wartości. I chciałam panów o to zapytać, jeśli mówimy o wysokim standardzie komunikacji w przestrzeni publicznej, to jakich wartości powinniśmy strzec jak świętego? Co jest ważne? Tak, każdy ma swoje wartości, których musi strzec. Ja myślę, że przede wszystkim trzeba być uczciwym. I też czytając tutaj, bo tu zaczęły teraz przejeżdżać te tweety z komentarzami na temat tego, co się dzieje tutaj na scenie, to zauważyłem jedną rzecz. Ludzie w zdecydowanej większości love to hate. To jest coś tak nowego dla mnie, że mianowicie ta taka miłość do nienawidzenia jest, się tak wylewa w internecie. Coś, czego nie rozumiem, mam nadzieję, że nigdy nie zrozumiem, ale to jest może taki znak czasów, a może też znak tego, że można się schować za tym, że nie mówisz czegoś złego człowiekowi w twarz. To taki jest, no, znamy to z innych miejsc, niektóre media nawet pozamykały swoje forumy. Forumy się mówi? Fora dla komentarzy pod informacjami dotyczącymi uchodźców, ale to wtedy dotyczy kogoś innego. Natomiast wtedy, kiedy jest jakiś taki atak personalny na osobę, której się tego nie mówi w twarz, tylko się popisuje siedząc za biureczkiem i dwoma kciukami się rzuca bluzgi, to muszę powiedzieć, bardziej świadczy o tych, co piszą, a nie o tych, co są adresatami tego. To taka uwaga gorzka, przepraszam. Jeżeli chodzi o wartości, próbowałem to powiedzieć parę minut wcześniej, że dla mnie wartością jest właśnie porozumienie, czyli na przykład danie do zrozumienia komuś, że warto się zastanowić nad czymś. Podzielenie się z kimś moim niepokojem, że nie wiem. Ja chyba pierwszy raz miałem takie zderzenie parę lat temu, jako wydawca jeszcze pracowałem i pojawił się wielki konflikt między tymi, którzy twierdzili, że biopaliwa są niebezpieczne dla silników i tymi, którzy twierdzili, że dolanie do tradycyjnego paliwa jakiejś tam części tak zwanego bio jest po pierwsze ekologiczne, po drugie
neutralne, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tych mechanizmów. I wtedy chyba po raz pierwszy w życiu jako dziennikarz stanąłem wobec niemożności sprawdzenia, jak jest. Ponieważ ja nie mam żadnych, ale to żadnych narzędzi, żeby móc wysłuchać kogoś i powiedzieć, no teraz to już zrozumiałem i teraz wiem, jak jest. Dlatego, że wszyscy pytani o to, którzy mieli, wiedzieli cokolwiek na ten temat, byli związani w jakiś sposób z jedną lub drugą stroną, z producentami tych biopaliw lub z producentami silników. Chociaż nie do końca mogę wiedzieć, dlaczego producent silników musi być w kontrze do producenta paliwa. Ale tak było, że nie byłem w stanie tego sprawdzić, nie byłem w stanie tego się dowiedzieć. I zrozumiałem, że nie zawsze jako dziennikarz jestem w stanie stanąć i powiedzieć, kurczę, jestem taki mądry, że mogę coś wytłumaczyć. Ja mogę spróbować postawić znak zapytania, czy też poruszyć coś, co w moim odbiorcy jest najważniejszego, czyli poruszyć jego myślą. Natomiast problem polega na tym, że ja dosyć rzadko jestem w stanie trafiać do tych ludzi, którzy przekreślają mnie jako dziennikarza tylko dlatego, że pracuję w TVN-ie, ponieważ TVN otrzymał od kogoś łatkę jakąś. I z drugiej strony też jest tak, że ludzie, którzy z przyjemnością słuchają tego, co ja mówię i są zainteresowani programami, które prowadzę, to ci ludzie rzadko słuchają argumentacji tamtej strony. I gdzieś te światy nam się rozjeżdżają. Na koniec, tu też w komentarzach się pojawiło takie pytanie, co to jest obiektywizm. Tu bym się z Michałem nie zgodził, że dziennikarz powinien być obiektywny. Powinien być rzetelny, powinien starać się słuchać różnych głosów i wyciągać z tego wnioski. Tu wrócę do tego silnika i do tych biopaliw, że można się starać i nic z tego nie wynika. Natomiast obiektywizm jest niemożliwy w momencie, kiedy ja mam jedną głowę subiektywną. I to ja dokonuję wyboru, to znaczy jeżeli mam 100 klocków, a informacja, która trafi na antenę, będzie się składała z równowartości 6 klocków, no to moja głowa decyduje o odrzuceniu 94 klocków i to jest decyzja subiektywna, ale może być rzetelna lub nie. Może być rzetelna w tym sensie, że nie jest, że jest właściwie u zarania decyzji o odrzuceniu 94 klocków jest chęć odpowiedzi na pytanie, jak jest, a nie chęć potwierdzenia swojej tezy, swojego zdania, tylko starania się zmieniać swoje zdanie na jakiś temat pod wpływem rozmowy z kimś. Rozmawiałem dzisiaj przy śniadaniu z Michałem i mówiłem mu, że producenci proszków do prania mogą mieć kłopot, skoro nie mają takiego środka, który, jak telewizja, który przez lata utrzymywał reklamodawców właśnie środków czystościowych. Oni byli fundamentem mediów, bo płacili największe pieniądze i mieli pewien model funkcjonowania. Trzeba dać reklamę proszków w porze najlepszej oglądalności i jest załatwione. Dzisiaj jest kłopot, bo bardzo wielu ludzi jest zatopionych w sieci, w blogach, w różnych innych miejscach i nie ma szansy na to, żeby zobaczyć reklamę proszku do prania. Michał na to powiedział, że w sieci jest łatwiej, bo można bardzo precyzyjnie znaleźć konkretną grupę. Zacząłem się nad tym zastanawiać i się zgodziłem z tym, czyli rozstałem się z moją tezą sprzed godziny 9:00 i o godzinie 10:00 już miałem inną, pod wpływem rozmowy z Michałem Broniatowskim, mam inne przemyślenie. To jest sens komunikowania się, żeby zmieniać swoje zdanie wtedy, gdy natrafi się na zdanie inne, które w jakiś sposób poruszy coś, co tam mamy w tym naszym skarbie, czyli w głowie i stworzy nową konstrukcję, nową jakość. To jest istota nie tylko dziennikarstwa, to jest istota życia, to jest istota funkcjonowania w społeczeństwie. Dziękuję. Ja ci zaraz oddam głos.
krzyczę. Ja już, Asiu, za sekundkę będziesz mogła kontynuować. Natomiast dostałem informację, że to jest też dobry moment na to, żeby padły jakieś pytania z sali do naszych prelegentów. O, już tak, Boże, Chryste, Panie. Tak, czyli to była dobra informacja, którą jedną dostałem. I już będziemy wracali do normalnego rytmu. O, Panie Jakub. Panie magistrze, proszę bardzo. Wy macie przewagę, że nas widzicie, dziękuję. Natomiast my nie widzimy was. Dzień dobry. Ja nazywam się Kuba Górnicki, jestem współautorem bloga podróżnicy.com. Na co dzień mieszkam w Warszawie i nie wierzę w to, co słyszę w tym panelu. Mówię to w pełni... Ale też mam prośbę, żebyście nie klaskali, bo wiecie co, wydaje mi się, że jest taki poważny problem. Ja jutro też będę prowadził panel. Mam dziennikarze wyjść? I blogerzy. Wdaliśmy dziennikarze i blogerzy weszli na kurs kolizyjny wiele lat temu. Wszelkie debaty i dyskusje były versus. I jesteśmy na sali, w której tutaj za mną są osoby, które, wie pan co, zakładają fundacje, próbują zmieniać rzeczywistość, każdego roku przyjeżdżają tutaj, żeby się szkolić, spędzają bardzo dużo czasu, żeby podnosić swój warsztat. Przede wszystkim jesteśmy grupą, która jest bardzo otwarta na dyskusję i własną krytykę. Nasze błędy są publiczne, bardzo często nam się dostaje, od nas samych oraz od mediów, za wtopy, które popełniamy, za rzeczy, które robimy, za akcje, które są niefajne i to się więcej nie powtarza, ponieważ sobie to przerabiamy, trawimy i idziemy do przodu. Natomiast poza tym, że jestem blogerem, jestem również Polakiem, jestem również osobą głosującą i jak sobie słuchałem w szczególności początku tego panelu, to w mojej głowie zrodził się taki obraz, Boże, jakie polskie media są super, powinniśmy wyznaczać trendy światowe. A potem wchodzę do polskiego busa, czy do pociągu, jedna osoba czyta Uważam, że, druga ogląda TVN, kolejna czyta Newsweeka i ja już wiem, na kogo oni głosują. I skąd to się wzięło? Dlaczego media są taką grupą, która w moim przekonaniu nie jest w ogóle otwarta na krytykę? Absolutnie mam wrażenie, przepraszam, że to powiem, słuchając państwa, że nie tylko politycy są troszeczkę oderwani od rzeczywistości, ale media również. I mówię to, wiedząc, że to jest ciężkie oskarżenie, ale abstrahując od tego, zależy mi na tym, żeby pomiędzy blogerami czy w ogóle twórcami internetowymi zaczął się budować jakiś pomost do rozmowy. Na chwilę obecną ze strony mediów absolutnie tego mostu nie czuć. Ponieważ kiedy jeden bloger zrobi coś złego, to ocenia się całą blogosferę. A kiedy jeden dziennikarz zrobi coś dobrego, wrzeszy wielu złych rzeczy, to media są super cool. Skończyłem, dziękuję. Przepraszam za taki dokumentarz, ale zbierało się. Tak, no rozumiem, że cała widownia przeciwko nam. Nie no, żartuję. Wie pan, wymienił pan kilka mediów, o których wiadomo od razu czytelnik lub obserwator ich na kogo będzie głosował. Jeśli chodzi o TVN, to nie jestem znowu taki pewien, bo być może, że oglądają TVN też wyborcy PSL-u. Natomiast na przykład. Natomiast zarówno moja gazeta, jak i gazeta Filipa Esquire są kompletnie oderwane od polityki, więc jakby zobaczył pan kogoś... No, to samo można powiedzieć o mediach sportowych, tak? Natomiast media, które nadają tą dyskusji publicznej, dlaczego przed ostatnimi wyborami prezydenckimi większość dziennikarzy, która pełni rolę komentatorów w telewizjach oraz w gazetach, poczuła potrzebę do określenia się i powiedziała pan, publicznie, to kogo będzie głosować? Ja myślę, że ma pan pretensje o coś, co jest po prostu cechą mediów w ogóle. Jak ktoś czyta w metrze waszyngtońskim Washington Post, a nie New York Times, no to doskonale pan wie, że ten, co czyta Washington Post, będzie głosował na republikanów, a ten, co czyta New York Times, będzie głosował na demokratów. Nie rozumiem tego problemu. Więc no, dziennikarze, każdy człowiek ma swój pogląd. Każdy człowiek ma, czyli światopogląd i nie ma powodu, żeby go zmieniał, zaczynając pracować w jakiejś gazecie lub będąc blogerem. W ogóle stawianie tej takiej bariery pomiędzy my tu, blogerzy, wszyscy jesteśmy swobodni i wolni i oskarżają nas o najgorsze rzeczy, a tutaj dziennikarze, którzy są niezależni. Nie, dziennikarze są po pierwsze zależni od swojego światopoglądu, po drugie są zależni również no, od swojego redaktora naczelnego. Gdyby ktoś u mnie w redakcji chciał napisać, a zdarzało się takie rzeczy, chciałby napisać jakiś napastliwy artykuł na kogoś z powodów ideologicznych lub innych, to bez wątpienia taki artykuł by się nie ukazał. Natomiast gdyby był blogerem, to mógłby go sobie spokojnie
opublikować. Ja bym chciała... Ja bym chciała się odnieść do tego, o czym mówisz, Kuba, bo w tym twoim pytaniu było kilka pytań. I tak chciałam wyklarować cele naszego dzisiejszego tutaj przyjazdu i zabrania tej godziny sobie i wam. W zasadzie ja jestem ostatnią osobą, która rozmawiałaby o ideologii. Rozmawiamy o sztuce dziennikarskiej, dlatego że uważamy, że wasza rola będzie coraz większa. Co więcej, uważamy i mamy do tego pełne prawo, zajmując się tym, czym się zajmujemy w swoim życiu zawodowym, że dziennikarstwo jest ważne i że ono również przeżywa kryzys. Więc i ze względu na blogerów i na dziennikarzy warto rozmawiać o starych, dobrych praktykach, o misji zawodu dziennikarskiego i odpowiedzialności związanej z pisaniem. Nie ma tutaj w ogóle, ja tak troszkę, wiesz, słuchałam i zrobiłam wielkie oczy, bo ostatnią rzeczą, która by mi towarzyszyła, kiedy zapraszałam panów na debatę, to myślenie o jakimś dzieleniu na świat dziennikarski, blogerski, lepszych, gorszych, w ogóle nie jest celem tego spotkania. Chcemy się skupić na tym, co wyróżnia profesjonalistę piszącego do innych ludzi od osoby, która pisze do siebie, dla siebie albo nieprofesjonalnie. Wyłącznie o tym. Taki jest cel tego panelu, więc tu bym raczej skupiła całą uwagę, a nie szła w wątki, którym ten panel nie służy i pewnie można o tym rozmawiać w kuluarach, ale rozmyją nam się te rzeczy, które miały być ważne. Nie wiem, czy odpowiadam jakkolwiek na super. Ja nie bardzo zrozumiałem zarzut, że jeżeli coś bloger przeskrobie, zaliczy, jak to powiedziane zostało, w topę, to się odbija szerokim echem, a jak dziennikarzowi się raz zdarzy coś dobrego zrobić, to od razu się robi wielkie halo, że udało się coś dobrego. No ja obawiam się, że problem polega na czymś zupełnie innym, że ja nie mam zielonego pojęcia, kiedy się blogerowi zdarzy jakieś potknięcie, że ja nie żyję w świecie blogu, mój błąd. I boję się, że blogerzy coraz rzadziej żyją w świecie mediów. Po prostu mówiłem o tym parę minut temu, że nam się światy pogruchotały, porozlatywały. Że społeczność, która jeszcze za naszej młodości, mojej młodości, była kształtowana na poziomie podwórka, to znaczy wszyscy moi koledzy z podstawówki chodzili do mojej szkoły, mieszkali w pobliżu, w okolicy. Czyli była jakaś społeczność terytorialna. To jest oczywiście dawno nie istnieje, ponieważ dzisiaj się dzieci w dużych miastach wozi do szkół, więc nie istnieje już taka społeczność terytorialna, ale oczywiście pojawiła się społeczność ponad terytorialna, w ogóle ponadnarodowa. Mam przyjaciela, którego dwie córki, mieszkał dłuższy czas w Anglii, jest przedstawicielem jakiejś ważnej firmy teraz na Europę Wschodnią, więc wrócił do Polski, ale jego córki żyją w internecie. Jedna pisze książkę z koleżankami z trzech kontynentów. To pokazuje, że ona czeka na koniec zajęć szkolnych jak na wybawienie, leci do komputera, żeby wrócić do swojej prawdziwej społeczności, w której chce być. I pisze tam książkę. Druga jest też jakoś utopiona w tym internecie. Ja o tym mówię, że nadawajcie sobie takiej, wy blogerzy i my dziennikarze, nie nadawajmy sobie jakiejś wielkiej wagi, dlatego że światy, w których żyjemy, się kurczą albo są z założenia niewielkie. I owszem, ktoś, kto miał na początku bloga czytanego przez 15 osób, a teraz ma czytanego przez 1500 osób, ma poczucie, że jego świat się poszerza, ale to jest poczucie złudne. Ono się poszerza w bardzo mikroskopijnym miejscu, mikroskopijnym kawałku. A konsekwencja tego, że żyjemy w takim pogruchotanym świecie, jest to, że siebie nie rozumiemy. Jeżeli patrzę na komentarze, że debata jest na niskim poziomie i kto jest temu winien, wszyscy jesteśmy winni, potroszę. Wszyscy ci, którzy jak słyszeli, czytałem też kolejne gadające głowy. We Francji gadające głowy wracają do łask, dlatego że nie ma nic cenniejszego niż wymienianie się poglądami. I każdy, kto widzi gadającą głowę i gasi telewizor, czy wyłącza jakikolwiek inny środek, jest po części winien temu, że debata publiczna stoi na takim poziomie, na jakim stoi.
Czy można jeszcze jedno pytanie? Ja mam na imię Konrad Kolczkowski, panie Joasiu, jestem po drugiej stronie. Jestem autorem bloga haloziemia.pl i zastanawiam się, czy to powiedzieć, ale powiem to, żeby państwo mnie trochę lepiej poznali. Znaczy, w tym środowisku, tutaj, w którym jesteśmy, zdarza się, że ktoś mówi, że jestem najlepszym blogerem wśród dziennikarzy i najlepszym dziennikarzem wśród blogerów, dlatego że to, o czym powiedział pan Grzegorz na samym początku, że dziennikarstwo, a moim zdaniem dziennikarstwo i blogowanie to już jest zbiór wspólny, my dochodzimy do tego etapu, to jest opowiadanie świata i stawianie mądrych pytań ludziom, którzy potrafią udzielić mądrych odpowiedzi i odpowiedzialność za to, żeby to robić w taki sposób, który nie krzywdzi innych i raczej uspokaja, a nie denerwuje. I to jest coś, co jest mi bardzo bliskie. Natomiast jak napisałem jako jeden z nielicznych, że ten panel jest doskonały, właśnie dlatego, że ta misja takiego starego dziennikarstwa wybrzmiała, to moi koledzy się ze mną masowo nie zgodzili i mam potrzebę jednego komentarza, a potem zadam szybko pytanie. Czyli komentarz jest taki, czy my naprawdę musimy się tak bardzo antagonizować? Bo jeśli blogerzy mówią, że jesteśmy już dziennikarzami, to ja chcę zapytać, czy mamy blogera, który potrafi pisać i robić takie materiały jak Mariusz Szczygieł, Wojciech Tochman, jak Wojciech Jagielski, nasz wyjazd z Kubą do Ryszkę na granicę serbsko-węgierską został przez was, przepraszam, okrzyknięty jako coś innowacyjnego, nowego, wykraczającego poza granicę, a nasza praca tak naprawdę, poza tym, że wykorzystaliśmy nowe technologie, jest codziennością korespondentów starych mediów. Ale teraz pytanie i głos krytyki do państwa, bo to, co wybrzmiało mi w tym panelu, to to, że państwo nas nie znają i odebrałem to trochę jako brak szacunku, no bo ja jako bloger i dziennikarz, jeśli z kimś się spotykam, to przygotowuję się do tego spotkania i na przykład to, że nie mamy redaktorów naczelnych albo że nasze materiały nie są konsultowane, to już jest nieprawda. My funkcjonujemy w grupach, pracujemy razem, dzielimy się materiałami. Po prostu ta praca redakcyjna przybrała inną formę w internecie. Więc żeby nie antagonizować, to ja mam taką prośbę i zachęcenie, żeby poznać nas bliżej, żeby może zostać po panelu, albo zostać też na dzisiejszy, jutrzejszy dzień w całości, żeby zobaczyć, kim my jesteśmy. I myślę, że wszyscy trochę zmienimy zdanie o sobie. A pytanie, które mam, bo to, o czym my tu mówiliśmy, to ja mam wrażenie, to nie jest zarysowanie obrazu mediów w Polsce. Kuba to spunktował. To jest pokazanie pewnego ideału, który kiedyś był, który utraciliśmy, i do którego wszyscy chyba powinniśmy trochę zdążać z powrotem, tylko że mamy bardzo poważny problem, a mianowicie prymat zysku nad jakością w mediach. I dotyczy to internetu i mediów tradycyjnych. I dzisiaj rzeczywiście jest tak, że nie ma korespondentów zagranicznych, nie ma reporterów, którzy mogą robić długie reportaże. To się przyniosło do niszy, do literatury. Dlaczego? Bo redakcje nie mają na to pieniędzy, bo ludzie masowo nie chcą takich rzeczy kupować. Ale z drugiej strony jest też tak, że redaktor naczelny Faktu zarabia 60 tysięcy złotych miesięcznie, z pełną odpowiedzialnością podaje tą kwotę, dlatego że pokaże... Z odpowiedzialnością bym powiedzieć, że to zupełna nieprawda. Okej, porozmawiamy, ale generalnie... Nie ma o czym rozmawiać, ja to wiem. W porządku, zarabia dużo i zostawiając tą kwotę. Zarabia tyle, że można by tym spokojnie opłacić dwóch reporterów. Dlaczego? Nie dlatego, że Fakt coś wnosi w życie publiczne, że to jest wartościowe medium. Wszyscy wiemy, jakie jest. Dlatego, że się sprzedaje. Dlatego, że jest prymat zysku nad jakością i nad misją. I pytanie, bo ja naprawdę nie chcę antagonizować i nie chcę panów o to oskarżać, bo mówimy o dwóch różnych światach znowu. Co z tym zrobić? Znaczy, jak sprawić, żeby w możliwie krótkim czasie pogodzić możliwość realizacji celów biznesowych mediów, my też mamy swoje cele biznesowe, z tą piękną misją, o której państwo mówią i którą chcą w nas zaszczepić, trochę nie wiedząc, że ona już w nas jest. Dziękuję. Ja bym zaczęła, jeśli panowie będziecie chcieli zabrać głos, to proszę o informację. Ja bym zaczęła od szacunku, bo to jest dla mnie ważna wartość i jeśli ktokolwiek uznał, że ją naruszyliśmy, to ja od razu przepraszam. I nie odpowiadamy za efekty, a nie intencje. Z całą pewnością nie o to chodzi. Z mojego punktu widzenia nic innego nie mogę zrobić, żeby poznać was, jak po prostu przyjechać na Blog Forum Gdańsk. Mnie nie interesuje blogosfera jako taka, bo ona nie istnieje. Blogosfera to jest suma blogerów, publikujących i piszących. Nie ma czegoś takiego. Ja zawsze ludziom w korporacjach powtarzałam. Nie ma złych korporacji.
Jesteś ty, ty i ty. I sposób, w jaki się komunikujesz z innymi ludźmi i ze sobą. Amen. W związku z tym ja nawet nie mam, dziękuję bardzo, nie mam aspiracji, żeby poznawać całą blogosferę. Ja przyjeżdżam, bo chcę się spotkać z Konradem, bo chcę spotkać jedną, drugą i trzecią osobę, którą poznałam rok temu. I to jest nasz sposób na poznawanie was. Nie przywieziemy tu nagle całych redakcji, bo one mają tam robotę. Natomiast przyjechały trzy naprawdę ważne osoby, które mogą wiele zrobić dlatego, żeby tutaj budować most, a nie stawiać mury. Więc to jest jedna rzecz związana z okazywaniem szacunku i poznawaniem się. Druga rzecz, no, jeśli mamy się poznawać, to musi też być wola i gotowość po obu stronach i ta ciekawość. Bo możemy oczywiście skoncentrować się na wszystkim, co różni blogerów od dziennikarzy. To pytanie, co z tego wyniknie. No, jak się mamy poznawać, to dajmy sobie szansę. Tak, my możemy dziś skoncentrować się albo na tym, dlaczego media dzisiaj nie realizują swojej misji, ale temu też nie jest poświęcony ten panel. To w ogóle inna dyskusja. Dziś rozmawiajmy o meritum. Co każdy z was i każdy z nas, czyli co my, możemy zrobić, żeby publikując w przestrzeni publicznej, robić to najlepiej jak można i robić to po to, żeby zmienić przestrzeń wokół nas na lepszą. I to jest misja. Zabieraj głos wtedy, kiedy możesz zmienić świat na lepsze. A jak nie masz nic do powiedzenia, to pomilcz. Daj sobie czas na refleksję, daj sobie czas na przemyślenie pewnych rzeczy. Potem zastanów się, kogo możesz obdarzyć tym, co ci do głowy przyszło i gdzie są ludzie, którzy tego potrzebują. No ja założyłam, rozmawiając z Idą i z kilkoma z was, z których poznałam rok temu, że tu na sali będą ludzie, którzy chcą rozwijać swój warsztat dziennikarski, że macie takie apetyty. Iść w tym kierunku, tak, być może kiedyś wysiudać wszystkich dziennikarzy, którzy dziś sprzedali się i nie realizują misji. Zróbcie to, ale róbcie to profesjonalnie. I ja tylko do tego zachęcam. I na tym się skupmy. Co robić, żeby było profesjonalnie? Jasiu, wywołałaś mnie trochę do tablicy, więc wychodzę. Bardzo serdecznie dziękuję państwu za ten panel. Zrobiło się bardzo gorąco, przyznam. Potwierdzam, tak jak powiedziała Joanna, naszą ideą zaproszenia tak wybitnych dziennikarzy nie było dyskutowanie o tym, co dzieli blogerów i dziennikarzy, czy co ich ze sobą łączy, tylko podpatrzenie tak naprawdę warsztatu pisania, warsztatu dziennikarza od osób, które mają ze sobą lata praktyki, w myśl takiej starej zasady, której nie chcę tutaj skłamać, ale najprawdopodobniej autorem był Ryszard Kapuściński, że felieton jest ukoronowaniem pracy dziennikarza, a my jako blogerzy zaczynamy od felietonu. Myślę, że teraz przerwa kawowa, która jest w programie, będzie dobrą okazją, żeby dokończyć jeszcze dyskusję z naszymi gośćmi w kuluarach i właśnie poznać się bliżej. Bardzo serdecznie dziękujemy. Zostajemy na imprezie. I zostają na imprezie, także... A mogę jedno zdanie? A raz, dwa, raz, dwa. Chciałem tylko powiedzieć, że strasznie mi się podoba to, że chociaż tak gdzieś 30% wisi w sieci w czasie naszego spotkania, ale jednak się spotkaliśmy. To jest fajne. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy.